Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Zapraszam do nowego filmiku, w którym będę bawiła się super ciastolinami, słuchajcie. Taka seria skaczących ciastolin. Nie uwierzycie, ale dokładnie takie jest. Mamy różne kolory. Tutaj jakieś takie czerwono, pomarańczowy czy coś. Żółty, niebieski i fioletowy. Także dzisiaj będziemy je testować. International BG to jest firma oczywiście dla dzieciaków od 3 roku życia wzwyż. No i cóż, czyli cóż, ciastolina dla dzieciaków i nie tylko. Taką mamy, tak ona wygląda w środku, zobaczcie. Zaraz zobaczymy, jaką ma konsystencję, bo wygląda super. Słuchajcie, aż ślinka cieknie, nie wiedzieć czemu. Coś pomiędzy... Ojej, coś pomiędzy watą cukrową a czymś takim gumą do rzucia, jakby połączyć jedno z drugim, śmieszne uczucie. Och, tak glutowata, zobaczmy co, o, ale fajnie się w ogóle łączy, jest bardzo koherentna, bardzo spójna jak ją połączyć. Och, rzeczywiście jak guma do rzucia się rozciąga. Ciastolina, z której można robić przeróżne rzeczy, słuchajcie. Wyciągnijmy ją z pudełka. Trochę się do niego przykleja. Bardzo mocno trzyma się tego pudełeczka, także oznacza to chyba, że mocno się ona przykleja do wszystkiego. Och, no nie jest to łatwe zadanie wydostać. Bardzo lepka jest. O, to jest też słowo, którego szukałam. Lepka, pomarańczowa ciastolina o takiej teksturze jakiejś takiej właśnie waty cukrowej i może jakiegoś takiego napompowanego ciasta. Tak, jest takie bardzo napowietrzone, ciasto. Dość lepkie, ale mimo wszystko łatwo usunąć to z rąk czy z powierzchni, do której się ta ciastolina przylepiła. Jak widzicie, nie jest ona, nie trzyma się siebie, że tak powiem. Nie rozciąga się, ale zobaczcie, ma ona skakać, także zobaczymy. Zrobię z niej kulkę i przetestujmy, czy faktycznie jest to skacząca ciastolina. No już kulkę, okej, no, faktycznie. Ale super, może przez to, że jest taka napowietrzona, ale zobaczcie, faktycznie działa, super leciutka ciastolina, na tyle leciutka i sprężysta, że skacze, zobaczcie, naprawdę super fajna opcja, zobaczmy, wow, ten fosforyzujący żółty, wow, no nieźle, świeci, aż bolą oczy, co nie? Bardzo intensywny kolor, zobaczmy. Wyciągnę to z pudełka. Ach, trochę denerwujące jest to opakowanie, że ta ciastolina się tak bardzo przylepia do tego pudełeczka. Ciężko się to wydostaje, ale przecież też nie muszę wyciągnąć wszystkiego. Zobaczmy, jak będzie z żółtą. O, żółta też się rozciąga, no ale bardzo łatwo ją podzielić. Też napompowana, taka porowata struktura. Leciutka, elastyczna i na pewno również skacząca. Ale super, jak kauczuk. Okej. No to mamy żółtą i pomarańczową ze sobą, teraz niebieściutka. Yummy. Wyciągnę to, co mogę. Och. Troszeczkę inne chyba powinny być te opakowanka do tej ciastoliny, żeby łatwiej było to wydostać. Super niebieska ciastolina. Oczywiście w strukturze tej ciastoliny nic się nie zmieniło tutaj w porównaniu do wcześniejszych kolorków, także no, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jeszcze ją poduszę. Jest. Też skacze. Test zdany. No i ostatnia. Fioletowa ciastolina.
Tylko pro forma, no bo przecież będzie skakać, bo to dokładnie ta sama ciastolina, co tamte. Zrobimy może mniejszą kulkę. Aha, jej, ale super, fantastyczna. Słuchajcie, no, rewelacja, moim zdaniem super sprawa. Fajne ciastoliny. To, że skaczą, dodaje generalnie im super waloru właśnie takiego, no, jeśli chodzi o zabawę i wykorzystanie tych ciastolin. Wydaje mi się, można zrobić super skaczące kuleczki, słuchajcie. Fantastyczne. Piszcie oczywiście komentarze, co myślicie na temat tego produktu i zapraszam do kolejnych filmików. Oczywiście